Łukasz Sasza Chlewicki z nami. Sasza, niestety walka nie za bardzo poszła po twojej myśli, ale jesteś legendą MMA i nie na darmo cię tak nazywają. Myślę, że taka porażka cię w żaden sposób nie zniechęca do dalszego sportu. No nie, no bo ja, wiesz, no robię walki po to, żeby spełniać swoje marzenia, żeby ludziom dawać też efektowne, fajne walki. Cieszę się, że są ludzie, którzy to doceniają i wiedzą, którzy wiedzą doskonale, ile to kosztuje pracy nas i determinacji, żeby osiągać i żeby być tutaj, gdzie jesteśmy teraz i ile to pracy ciężkiej kosztuje. I no nie ma takiej opcji, żeby mnie w ten sposób ktoś odciągnął od tego, co robię, co jest moją pasją, połączeniem z pracą, bo to też nie ma co mówić, że tak nie jest. No to mnie nikt od tego nie odchęci i nie jest tak, że ja się gdzieś tam mam zamiar wycofać, wcale nie, bo jeszcze mało lat będę przeszkadzał, także spokojnie. Bardzo dobrze. Teraz co do oka, tak już bardziej szczegółowe, kojarzysz cios, który to spowodował, czy to była taka kumulacja? To był łokieć. To był jeden łokieć, bo cios to jest zadawany ręką, a łokieć jest łokieć. Wiesz co, no rozciął końcówką łokcia, destrukcyjne te łokcie są. I tak naprawdę, wiesz, wystarczy widzieć jedna technika, gdzie idzie bitka, ja czułem bitkę na ręce, wszystko fajnie, a jedna technika, łokieć wchodzi, no i przerywa mi walkę, nie? Nie jestem zadowolony z tego przerwania. No, wiadomo, trzeba szanować sędziego, lekarza, ale tak jak mówię, no faktycznie oko miałem jeszcze drugie, charakter mam, nie brakło mi serca do walki. I chciałem iść do przodu dalej, no, sędzia przerwał, lekarz przerwał, no i tyle, no i rozmawiamy nie po tym, że jest przerwana, nie była przerwana i mogliśmy toczyć drugą rundę, czy dalej robić bitkę. Ludzie tego chcą, ja bym się nie wycofał z bitki. Mogłoby się drugie oko rozwalić, a i tak bym się bił, no i tyle, nie? Dokładnie. Rok temu, jak gadałem z tobą po KSW 33, powiedziałeś, że pół żartem, pół serio, oczywiście twoim wymarzonym rywalem jest Święty Mikołaj. Barnaui chyba jednak nie sprawił ci prezentu. No nie, ale no mówię, to życie, no życie i to się toczy dalej i co, trzeba walczyć dalej. To nie ma nic lekko, nikt nikomu za darmo nie daje i to raz jest, wiesz, raz się jest na dole, raz na górze. A czasem nic tak mocno nas nie buduje i wiadomo, nikt nie lubi przegrywać, ale porażki też są po to, żeby się podnosić, żeby iść do góry. I zrobię wszystko, żeby dalej tutaj pracować w swoją stronę pozytywnie. Nie? Czyli pewne jest to, że Sasza jeszcze wystąpi na KSW? Wiesz co, no ja jestem otwarty, ja to wszystko zależy od właścicieli, tak? Od włodarzy, a ja czekam tylko na znak, że tak, kiedy, wiadomo, teraz koniec roku, odpoczywamy, ja będę gotowy, tak? Pewnie, w takim razie, Sasza, nie zabieram ci więcej czasu, życzę ci szybkiego powrotu do zdrowia i dalszych sukcesów. Dzięki. Dzięki, do zobaczenia, cześć.